Siema, siema, jestem Ryan Gplay, to jest kolejny film na moim kanale i dzisiaj witam was w prezentacji na gorąco mapy Zielonka. Na gorąco oczywiście takiej, że jeszcze ja w niej nie byłem, bo wiem co ona mniej więcej zawiera już po prezentacjach innych twórców, którzy wcześniej mieli okazję dostać ten dodatek. No i słuchajcie, jest to moje pierwsze odpalenie, jak widzicie dopiero loading screen mi się załadował i tak naprawdę jeszcze nic o tej mapie nie wiem. No ale dobra, może nie przedłużając, bo sporo pewnie ten materiał będzie trwał. Ja nie ukrywam, że będę na mapę patrzył okiem mapmakera, troszkę patrzył na triki, jakie tu Giantsy zastosowali oraz mało skupił się na takich rzeczach jak patrzę gra. W sensie będę też na to patrzeć, ale bardziej pod okiem, pod kątem i okiem mapmakera. Więc coś takiego, co nie? Dobra, ogólnie na sam początek bardzo ładny loading screen. Jeżeli mam mu powiedzieć szczerze, to jest to chyba jeden z ładniejszych loading screenów do FS-a, nie? Naprawdę to wygląda dobrze. Te góry tam w tle trochę tak mnie niepokoją, bo Polska trochę bardziej taka jednak płaszczysta, ale ponad czas mapa polsko-czeska, tak powiedzieli, nie? Więc, no nic, zobaczymy, nie? Tu tylko dajcie jeszcze mi chwileczkę, ja sobie ogarnę, że tak powiem, shadery, bo widzicie, co się sami dzieje, co nie? Okej, więc witam was już na Zielonce, tak bezpośrednio. No i słuchajcie, kurczę, witam was. No, jestem tutaj pierwszy raz i będę sobie troszkę tutaj sprawdzać, co tu się tak naprawdę dzieje. Więc miejmy nadzieję, że jakoś ta mapka tutaj będzie wyglądać sobie, co nie? Okej, słuchajcie, Nie, na shaderami tak trochę lepiej, nie? Więc tak wygląda czego są podstawowe. Ja ogólnie bardzo chciałem zobaczyć, jak wygląda ta sprawa z tym. I to jest na 3D? Czy to jest nie? Aha, czyli to jest tylko malowane, okej. Zawsze mi ten płot ciekawy, mówię, jak oni go zrobili, ale okej. No więc fajnie, nie? Wiesz, co teraz zrobił, zobaczył jak wygląda płot, nie? Nie, tak się składa właśnie, że akurat podanował na szpakowie wzorki, więc mówię, zaraz sobie zobaczymy, co jak. Z tego co patrzyliśmy, to jest jakiś Volkswagen T3 pickup, chyba, o już nie pamiętam oznaczenia, więc fajowo, że on sobie to jest. Okej, wybaczcie, jeszcze kolejne cięcie, ale musiałem sobie włączyć jeszcze Tobiego, żeby wszystko ładnie działało. Teraz możemy się bardziej porozglądać po tym, jak tutaj to wygląda. No ale dobra, niechaj będzie tak. Więc co, no słuchajcie, na samym początku powiem jedno i to chyba wszyscy też dokładnie widzą. Bardzo ubogie gospodarstwo, no mega nad tym ubolewam, bo nie jest to jakieś tam mega duże gospo. Jest to bardzo gospo takie malutkie, zobaczcie, mamy tylko trochę tam cementu wysypanego gdzieś tam, czy wylanego. Tutaj jest żwirówka też w ogóle bardzo fajna. I ta sadoła, która tu stoi. No plus taki, że stoi maszyna Unii 4-metrowa. Ale maszynki naprawdę są takie, no nieduże, nie? W sensie, no to jest na przykład 4 metry, to uważam, że jest całkiem spoko, nie? W ogóle ta sadoła mnie zaciekawiła bardzo na materiałach, więc ja zobaczę sobie, jak ona wygląda. Kurczę, strasznie malutka jest. Ciekawe, co to można w ogóle schować, nie? Bo że tu nic innego nie ma, nie? Jest tylko ta jedna brama tak naprawdę, no tak. Więc też nieźle. Z tyłu też nie mam wyjazdu, więc taka po prostu szopa na jakieś rzeczy. Tu jest kurniczek, w ogóle bardzo chciałem pochwalić ten kurniczek, bo wygląda niesamowicie. Serio, jest okej, nie? No, takie śpierdółki. A światełko możemy zapalić? Nie bardzo. Niby jest coś takiego, ale jakoś tak się nie bardzo chce zapalić. A, bo to się zapala samo pewnie, nie? Okej. No, ciekawy też pomysł na tutaj jest ujęty. Dobra, fiacisko. Fiacisko chyba coś, na co tutaj ludzie czekali, może nie tak bardzo jak na Zetar, ale na fiacisko jest. Nie no, Fiat wygląda całkiem spoko, chociaż podobno Włosi tak samo się oburzają jak my o Zetora, który zrobił kasztan, że jest lepszy od tego, tak samo Włosi o Fiatagri. Ale to mniejsza. Tam wejść nie możemy sobie, to też szkoda do tego domku. Znaczy szkoda, no kiedyś tam zrobili możliwość wejścia do chaty i tak trochę. Teraz tego nie ma, fajna ławeczka, taka po polskiemu, nie? No ale dobra, chyba słuchajcie, czas. Jak już mamy gospodę za sobą, też w ogóle ładne malowanie tutaj zrobili tego, nie? Całkiem, no takie bardzo fajne, spoczko. Całkiem okej. To czas chyba takim razie ludziska zobaczyć, co tu się dzieje tak naprawdę na mapie, nie? Bo na mapie też się ponad coś ciekawego działo. No i już na samym początku widzimy dużo upraw nowych. Także nieźle. W ogóle bardzo fajnie, że zrobili te kolorki im ustawili, że burak jest na tak jakby różowy, taki purpur troszeczkę. Marchew na pomarańczowo, no i pasternak jest tak. Taki beżowy, nie? Także ciekawie. Ja upraw raczej dzisiaj nie będę sobie tak testować, sprawdzać, tylko zobaczę sobie, jak one tam po prostu działają. No i skoro to jest sprawdzanie mapek, też jakby nie było, takim troszkę mapy na gorąco, no to też pewnie przejdziemy się po mapie, nie? Ja wiecie co, może wezmę sobie, no tu mamy pole posowe nasze. Ile ono ma hektarów w ogóle na starcie? Aha, tu mamy to po prostu tak. Aha, dobra, jest. Prawie hektar, no i tu jeszcze mamy kolejny hektar, także 2 hektary na starcie. Całkiem okej, jak na FS-a, nie? Coś tu jeszcze było? Chyba nie, chyba nic nie minąłem. To jakiś toilecik jest? A nie, jest na drewno po prostu takie coś. Dobra. To się zamyka czy się nie zamyka? A, to jest po prostu otwarte na sztywno, no dobra, szkoda. Siadamy sobie chyba do tego. Okej.
Jedziemy. Wiecie co ja zaraz zrobię? Ja sobie bardzo wejdę w maszynki i zobaczę sobie, gdzie jest nasz Zetor, ten nowy. Bo nie ukrywam, że chciałem po prostu go kupić. Okej, okay, tu jest taka rzecz, czyli Zetor pewnie będzie w średnich ciągnikach. No i jest dokładnie, Zetor. Krystal. Zobaczmy sobie, jak on wygląda. Nie no, nie ma tak źle, ludzie, nie? Jeszcze jest, o, jeszcze jest niebieska wersja, tak też nie pokazywał za bardzo. Jeszcze jest niebieska. Mamy też obciążnik. O różnej masie. Okej, okay. Nie, no to akurat jest całkiem spoko. Ustawienie kółek, no to tak klasycznie chyba, nie? No i na wąskie, czyli to jak po rzęsowemu. Ja wezmę sobie, pozwólcie, szerokie z obciążnikami, zawsze takie lubię. A jeszcze jest Isaria, no dobra tam. Zakupimy sobie taką wersję. I pojedziemy sobie do sklepu teraz chyba, nie? Dobra. Ciekaw to jest w ogóle wyjazd stąd, nie? Naprawdę takie dosyć ciekawy. No dobra, jedziemy sobie. Podejdziemy sobie tutaj chyba do sklepu z maszynami. Ja wybaczę, że nie będę wszystkie maszyny prezentować, bardzo skupię się na mapie dzisiaj. Troszkę mi gierka coś nalepnie pewnie dlatego, że po prostu to jest pierwsze załadowanie. Okej, okay, no i jest ten Zetor. Czy on jest taki zły, wam powiem szczerze? Może dlatego, że wydaje się przez te błotniki, bo każdy na przykład zrobi konfigurację błotników i tam też są takie błotniki, takie wielkie. A tutaj mamy tylko takie duże, nie mamy możliwości konfiguracji ich na węższy. Więc może to być tylko ten problem, tak mi się wydaje. Ale sam w sobie ogólnie jakoś tam źle nie wygląda, zobaczcie, nie? No się wiadomo pewnie. No, chodzi jak Zetor chyba, tak klasycznie, co nie? Dobra, ale słuchajcie, zmienimy sobie coś, co nam jest mi potrzebne, czyli ja sobie włączę latanko. No i dobra, mam włączone latanko, sobie wszystko sobie tak ogarnąłem, więc zobaczymy sobie, jak wygląda mapa z góry. A, tu jest Zetorek! Na starcie mamy też go od razu. Tylko przy tym polu do siewów jest. Właśnie pamiętam, że Giants kiedyś tak robili, że właśnie robili jedno pole do określenia drogi do siewu i to też widzę, jest podobnie. W ogóle drogi. W końcu Giants zrobił fajne drogi, nie? Nie ma co ukrywać, no to może tutaj trochę tak dziwnie, ale jest okej. Okay. Też ładna trawa, jest taka inna jakaś to malowanie, widzę. Bo tu jest tak trochę inaczej, to jest tak trochę inaczej, nie? Ale okej. Okay. No i cóż, i cała mapka tak się tutaj prezentuje, tak na ogół. A gdzie te góry, o których tutaj właśnie była mowa? Bo tu chyba tak kurnie widzę właśnie. Na screenie początkowym były góry, a tutaj gór nie ma. O, nieźle, ciekawie. Tu też w ogóle fajne plejty są takie te, do pomalowania. Że to są pomalowane, nie wiem czy są do pomalowania, ale to mniejsza. Jeżeli chodzi o tutaj całe to mapkę, Jezus Maria, jakie to są kamienie. Ej, to są takie te specjalne porobione. To jest na modelu, tak? O, oczywiście, że tak. Ej, ta rzeczka jest akurat bardzo fajna, nie? Nie ma co mówić. Całkiem spoko to jest. Ponoć też bardzo ludzie chwalili zakończenie mapy. No i wam powiem, że tutaj na przykład to zakończenie. No, coś tam nawet jako tako wygląda. Trochę tutaj tych drzewek, tak wiecie, narobane, żeby było. Ale okej, okay. Więc tu właśnie są zakończenia mapy. Nie no, wygląda ogólnie w porządku. Naprawdę tak fajnie to wygląda, nie? Sobie z tej strony, jak można popatrzeć, całkiem widz. Dobra, coś na pewno ludzie chwalili na tej mapie. To są budynki, nie? I to jak to wszystko tutaj wygląda. Więc... I przejdźmy sobie, o właśnie, te blokowiska. One są kurcze, jak ja zobaczyłem te blokowiska, to mówię, naprawdę muszę je zobaczyć, jak one do końca wyglądają. I zobaczcie w ogóle, że tutaj nam się rusza ubranie jakby, nie? Troszkę tak, to jest na flag shaderze jakimś takim, nie? Ale ej, to jest całkiem ciekawe to wygląda, zobaczcie, nie? Taki lekki smaczek, tego się tam z daleka nie widać, powiedzmy. Ale tutaj tak nawet jest okej, okay, nie? O, coś tam co lekko wchodzi w tę barierkę, ale to już trudno. No, więc takie bardzo ponoć polskie te bloki miały być. Chociaż mi to tak trochę się kojarzy z takim PRL-em, ale może tak nas kojarzą jako ten. Jako taki PRL-ek troszeczkę. O, fajny ażurek jest, też spoko sprawa. To jakiś taki sklepik ala, coś takiego. O, też kwiatuszki fajne, mleczyki sobie rosną. Dobra, tu jest ten wiadukt. Który się też widziałem, miałem okazję patrzeć wcześniej. Więc tak troszeczkę szkoda, że ten na gorąco nie widzę. O, i boczki! Chyba wam nikt z boczków tak naprawdę się nie pokazywał, więc ja chcę zobaczyć, jak one wyglądają. Cześć, bocian! Jest jakaś stała interakcja albo coś? Czy nie ma? Ej, gapi się na mnie. Fajny bocianek jest. Ciekawe właśnie, jak one latają, nie? I czy na wiosnę, na zimę, czy na jesień jest jakaś z nimi też interakcja? No zobaczymy, póki sobie siedzi taki bocianek, więc okej. I tutaj mamy też kolejne właśnie budyneczki takie, widzę, bardzo, bardzo po polskiemu, ale są chyba nowe interiory porobione, są jakieś chyba, nie? Ciężko powiedzieć, to są te zasłonki, okej. Okay. Nie no, to na przykład, no, to według mnie wygląda bardzo polsko, nie? Na przykład taki budynek, tylko to jest taki element na takich starych polskich wsiach, co nie? Raczej, wow, to jest otwierane, czy coś?
Ej, to jest grywalne w środku ludziska. Widzicie to? Tam jesteś w środku. Czekajcie, czy ja mam możliwość kupić na przykład, tej działki? Nie mam możliwości tego kupić, ale poczekajcie, coś tam zobaczę, nie? Oczywiście to jest grywalne, zobaczcie. Czy to jest po prostu obiekt, który jest grywalny, dodany jako statik? Czy mi się wydaje? Ej, nie wiem. Zaraz sobie przejdę z tej strony, może coś odpalę. No to takie światełka. Jakieś takie rzeczy, wiecie. No, to ciekawe, ciekawe. Właśnie, bo dużo zając tutaj zrobili takie rzeczy jak obiekty, budynki. I też do tego bym chciał za chwilkę przejść, to jest chyba kolejny ten budynek. Całkiem, całkiem. Czy może się zapuści bardziej wioskę, nie? Bo to chyba to tak mieszkamy sobie poza wioską. Tu jest ten skansen cały, nie? Skansen czy jakieś muzeum, coś takiego. Też wygląda całkiem fajnie. Całkiem, całkiem jest to jest, no. Wow, to jakaś taka brama. Ja, klasycznie, nie? To jest jakiś taki łańcuch, żeby nie wchodzić. Okej, okay, to jest poczko. No i to kościół też właśnie mówiliście o tym, że nie ma krzyży. No ale to w sumie wam to jest potrzebne. Takie coś jak krzyże na mapie? No ja tam sobie uważam, że jakoś tam mało potrzebne to jest, nie? I to jest najlepsze, nie? Nikt tego nie pokazał, ale normalnie biurko. Normalnie jakieś tutaj, wiecie, zastawa. No to jeszcze okej, okay, nie? Ale powinno być witraże, osobiście uważam, nie? Czas zegar działa, nie? Tak, działa, działa, mam to na nas ustawioną, więc okej. I tutaj są ponoć do zbierania też te jabłka złote. Ja bym chciał zobaczyć, po ile są te złote jabłka, za ile się je zbiera, wiecie? Bo gdzieś one tutaj są, mam nadzieję, że uda mi się je znaleźć, te złote jabłka. Bo jestem ciekaw po prostu, ile dają kaski wam, nie? I ile tych jabłek też jest i co jest napisane, jeżeli się je zdobędzie. Nie no, wioseczka bardzo ładna, nie? Remiza strażacka! A to też fajna sprawa, bo teraz mamy przecież ten dodatek do FS-a, nie? O, fajna polska kosteczka jest, elegancko. Spoko, że to jest jakieś takie pobrudzone troszkę tam jest, nie? To wszystko. Więc nie jest takie brzydkie. Fajna też kosteczka malowana jest. Czy są właśnie, jak chodzi o kostki, malowane? Czy my tu znajdziemy jakieś malowania takich też kostek? No nie ma, no szkoda, kurczę. Taką kostkę mogę zrobić malowaną, nie? To jest akurat model, więc tutaj to rozumiem. O, zakaz palenia, jakieś tam wyjście ewakuacyjne. Okej. Okay. Nie no, jeżeli chodzi o remizę, to się naprawdę dobrze prezentuje. I mamy też przyłącza porobane, zobaczcie, energii od kabli. Ja też jak mówię, patrzę troszkę po mapmakerskiemu, więc sprawdzam właśnie, jak wygląda na przykład tutaj połączenie kabli i te słupy też w ogóle byłem ciekaw. Ej, serio? Zrobili takie coś? To nie ze sprawą optymalizacji, ale ja mogę zrobić już takie te wnętrza, nie? Te dziurki tutaj. Zresztą mi jakoś tam specjalnie nie przeszkadza. Ładne są słupy, nie ma co mówić. Ale nie, no ładne są. Ładne polskie słupy, nie? Naprawdę. Okej, okay, to jest to pola? Nie, po prostu jakiś krzak sobie rośnie. Myślałem, że to pola. Ten domek też jest fajny. Mega, mega właśnie widziałem go już na zdjęciach. Miałem się na zajęciach, nie? Na zdjęciach i mówię, że całkiem spoko. O właśnie, i tu mamy te fortepiany. Czy to można w ogóle wejść? O proszę. Ej, podłoga z domu z kolonii. Nie no, żartuję oczywiście, ale fajnie, że możemy sobie tutaj wejść. I co tutaj w ogóle mamy? To jest jakaś opcja? Ja właśnie nie mam w ogóle żadnych znaczników interaktywnych włączonych. To pozwólcie sobie to włączę, nadrobię sobie tą sprawę. Aha, czyli tutaj coś jest, zobaczcie. Jest kolizja. Czyli co wam powiem, no słuchajcie, prawdopodobnie to jest produkcja fortepianów, tak? Na 100% oczywiście. Nowa fabryka fortepianów spółkozo. Czyli jak skończymy tam wszystko produkować już. A wiecie co, zakupmy sobie może to. Zobaczę sobie co do produkcji fortepianów potrzebne, nie? Bo też jestem ciekaw, więc bym to sobie zobaczył. Ogólnie szukuję się na długi materiał dzisiaj, nie? Ja będę dzisiaj całą mapkę sprawdzać jako pierwsze moje wrażenie, co nie? Także to tam się nie martwcie, mam nadzieję, że tam jakoś miło czas spędzicie. Ale też zapraszam na streamka, który dzisiaj się odbędzie. Aha, coś tak nie działa. Czy kupiłem produkcję? Aha, czyli teraz trzeba po prostu deski przywieźć. Dobra, czyli tak trochę słabo, że nie widać. Więc zapraszam się na streamka, bo będziemy sobie na mapkę sprawdzać taką dokładniej. W sensie będziemy robić coś na zasadzie Ej, Riot, pójdź tam, zobacz to. To ja mówię, dobra, to pójdziemy, sprawdzimy, nie? Ja bym to modelowali, czy mi się wydaje? Nie, a to jest taka po prostu fajna tekstura. Ej, to naprawdę całkiem dobrze wygląda, nie? Tu jakieś tam wypuklenia są na tym. No okej, okay, nie? Okej, okay, okej. Okay. Kogucik supermarket. O, jaka szkoda, sami wejść nie możemy. No, znaczy jest zabrane wnętrze, ale wejść nie możemy. No ale okej, okay, nie? Ej, niby taka polska mapa, to jednak jakiś sugar, jakiś salt, nie? No, no ale dobra.
Nie, ten domek jest naprawdę kozacki. Ja też mam mam świadomość tego, fajnie też dym jest w ogóle, że ta mapa będzie takim trochę prefabem dla polskich mapmakerów w przyszłym farmingu, jeśli oczywiście będzie w podstawce. To wtedy będzie można sobie spokojnie te budynki brać ze swoich mapek też, nie? To też fajna sprawa, bo dużo jest obiektów takich właśnie, no kurde, naszych, nie? Naszych polskich, jakby nie było. Jest piekarnia, no normalna piekarnia, możemy sobie przyjść i kupić, nie? To wiadomo. Ładne płoty, naprawdę. Super, to są płoty porobione. Okej, okay. No piekarnia jak piekarnia. I tu z tyłu się też jeszcze dowozi, tak? No, nie no, wygląda spoko. Ja z takim stylem budynku też się spotkałem gdzieś tam w realu, także wygląda to okej, nie? Okej, to jest. Dobrze, ale jakbyśmy mieli przejść dalej, to ja bym chciał zobaczyć coś innego niż budynki, bo no budynkami się już tutaj naspuszczałem, że tak powiem. To może czas teraz pójść troszkę bardziej w teren, w mapę, nie? Tu już widzę ogólnie, że rosną sobie buraczki. Paralaksie to chyba tam oddaje jednak, jakby nie było. Buraczki bardzo fajne. I tutaj też mamy... A, właśnie, bo ja chcę wam jeszcze te jabłka pokazać. To mamy zakończenie mapki. Ciekawy jest sposób też, pomysł na zrobienie tych dróg, nie? Takich trochę... Okej, okay, niby, ale tak nie wiem, no nie? Takie... No może być. Nie no, zobaczcie, mapa nie jest jednak taka, jak mówiłem, że są te góry. Ja na początku się przeraziłem tymi górami, ale zobaczcie, że naprawdę ona jest... Jest fajna, taka płaska Polska, nie? No nie są górki, ale są takie górki... Normalne, nie? Takie bez przesady. Jak mam być szczery, to naprawdę mapa wygląda nieźle. Teren jest okej. Okay. Bałem się, że będzie stolnica, nie? Też jak Sosnówka, pamiętacie? Ja w ogóle od początku, kiedy tylko widziałem tę mapę, mówiłem, że to będzie druga Sosnówka, tylko Polska, ale zmieniam zdanie, jest lepiej, nie? Znaczy, wiecie, od Sosnówki też minęło parę lat, nie? Więc to też nie ma co mówić. Okej, okay, kabelki jakieś takie, o. Co tutaj? A tak są tu mocno porobione. Ale zobaczcie, Giant ci porobili normalnie te. Elektrykę, nie? Gdzie tego Giantsi nie robili, przypominam. Elektryki nie robili nigdy u siebie w budynkach. Przynajmniej nie zwróciłem na to uwagi. Może nigdy to dużo słowo, ale nie zwróciłem uwagi, więc tutaj widzę starania. Ta droga jest taka bardziej taka główna, nie? Szkoda, że też zabrakło tutaj takiej trawy trochę na tym. Ale może po prostu mnie jakoś nie zgrywało i chcieli zrobić tak. Wreszcie, no takie drogi też są, jest coś takie bardziej dirtowe, nie? To tam... Okej. Okay. Tu przejdziemy sobie dalej i tu mamy co w tym miejscu? Ja bym chciał coś zobaczyć. O, chlebek jeszcze mam tutaj, kupiłem tutaj. Kupiłem tam sobie piekarnię. Skup zboża wschód. Skup zboża wschód, okej. Okay. A, i tu też są właśnie te... To jest zakończenie mapy? Nie, to nie jest zakończenie, tu jest właśnie... Okej. Okay. Tu jest jakiś paśnik. Jest jabłuszko złote, mamy to. Uwaga! Czyli dostaniemy 5000 złotych. Ozdobne złote jabłka zostały usunięte z dwóch drzew na wyspie, na jeziorze miejscowym parku. Na jeziorze miejscowym parku. Ozdobne złote jabłka zostały usunięte z dwóch drzew na wyspie, na jeziorze w miejscowym parku. Czy znajdziesz wszystkie 50 jabłek i przywrócisz blask drzewom? Znajdź złote jabłko. Jeszcze tylko 49 sztuk. Aha, czyli tak to sobie garnęli, że zbierają po prostu jabłuszka, które będą się pojawiać w parku. Całkiem okej, okay. Całkiem okej, okay. Czyli mam 50 jabłek po 5000. To szybko matematyką i moim kalkulatorem. $250 000 jest do znalezienia, okej, okay. Dobra, tu widzę ogólnie, że foliarze chyba są w większości z mapy tej. Jak się nazywa ta mapa? Pamiętacie ją? Silveran Forest, okej, okay, nie? Wszystko jasne. I to mamy po prostu takie zakończenie mapki tutaj w tym miejscu. Ale w ogóle bardzo ładnie zrobili zakończenie mapy. Jak mam być 4, naprawdę jest w porządku to zakończenie. No, to jest okej, okay. Bardzo. Jakie tam polskie tereny są w ogóle, zobaczcie, nie? Ej, to jest naprawdę, kurczę. Fajna paletka po polskiemu, nie? Ja szanuję takie coś, wiecie, może trochę się ja też będę jarał tym. Pewnie powiecie, że mapa jest pusta i tak dalej. Ale uwierzcie mi się, jak na możliwości Giantsów i to jakim silnikiem dysponują, jakimi pracownikami, to naprawdę mapa dowozi, nie? Jest okej, okay. Naprawdę. Nie ma takiej lipy, jak myślałem, że będzie, nie? Bo spodziewałem się czegoś gorszego, a się mimo zaskoczyłem. Nie, no fajnie to wygląda. Podoba mi się to, że są takie te... To są prawdopodobnie też malowania tego wszystkiego, nie? Więc okej. Okay. Czy coś jeszcze jest takiego ważnego, co ominąłem na przykład w mapie, a nie pokazałem wam? Chyba na pewno jest, nie? Właśnie, bo tutaj są też taki teren... Czy to jest druga farma, którą możemy sobie zakupić? Bo ja tu ponad są dwie farmy do kupienia na mapie. Gdzieś tam Giants nam o tym wspominał. Oczywiście, że tak. Mamy tutaj drugie gospo, na którym jest chyba dokładnie to samo. Okej, okay, zamknięty jest.
Tu mam jakieś grabki takie. A i to jest spanko. A nie, to jest nie jest spanko, to jest garderoba. Więc zobaczcie ludzie, że naprawdę są te dwie farmy. No faktycznie nie są jakieś one mega duże i polska farma wygląda inaczej troszeczkę. Ale to pewnie też Giants zrobili po to, żeby to jak wiecie, żebyśmy mogli sami sobie zagrać, nie? Ponownie to samo. W ogóle te deski, ciekawy też patent. W sensie patent, normalna sprawa, nie? Taka na przykład zawsze się mam tego dawać, bo tak myślałem, że dużo poli będzie, ale Giants widzę mają to gdzieś, więc chyba... Chyba już można tak robić. Fajnie, to fajny polski domek, nie? Też w ogóle ciekawy pomysł z taką wioską nad ludzi troszeczkę, nie? No, ciekawe, ciekawe. A tutaj co mamy w takim razie? Jak już tu jesteśmy, tu mamy jakieś stacje. Bioelektrociepłownia, aha, czyli po prostu przewozimy sobie jakieś rzeczy do rozpałki i to się hajcuje i mamy tutaj jakąś tam kaskę, czyli po prostu kolejne skupnie. Dobra, idąc dalej, tu już zakończenie mapki. Tak jest, okej, okay, tamte też sobie lecą po drogi polne. Nie, fajnie, że te drogi nie są takie równe, tylko są tam gdzieś, wiecie, wywijane. Tu jest jakaś taki mikroasfalcik też widzę, nie? Ale dobra, to chyba tu już byliśmy. No długie, wąskie poletka, ja zawsze lubię. Szkoda, że są na każdym, między każdymi są drogi, nie? No ale to też można sobie tam połączyć. Zakaz mleczarski w Zielonka. No w Zielonce jak już, nie? Ale okej. Okej, no to tutaj to znamy z amerykańskich mapeczek. Dendymik też jest taki ciekawy, taki lekutki dendymik jest, nie? O, fajny komin. Okej. Nie no, spoko, spoko. Fajne mleczarnie, naprawdę mleczarnie jest akurat ok. Ja też ogólnie tak myślałem nad tym, żeby nie nagrywać jakichś takich filmów właśnie prezentujących wam poszczególne rzeczy z mapy. O, są polskie te nasze znaki, fajnie. Ale wiecie co, myślę, że jednak to po prostu będziemy ogarniać sobie podczas serii gdzieś tam na streamach czy coś, więc to tam też warto, żebyście wpadli. Czy coś tu jeszcze takiego ciekawego znajdę? Chyba nie, kurczę, no wydaje mi się, że chyba to już wszystko z tej mapki było. Zakłady. Helena Kowalczyk, spółka z o.o., przędzalnia. Okej, okay. Bardzo ładna cegiełka. Bardzo ładnie wygląda. Tam coś jest, zobaczcie. Tam jakoś można wejść, albo coś? No tam jest wnętrze normalnie zrobione, tylko jest takie trochę zakryte, nie? Ale to sprytnie zrobili. Fajnie, że nie jest takie teraz, tak nie mam takich pustych tych, nie? O, jest kolejny bociek. Jestem ciekaw właśnie, czy bociek jest tak, że się go dodaje po prostu na mapę i on już sobie trybi, czy jak, nie? Ale bardzo ładne też gniazda chciałem pochwalić, naprawdę. To jest ok. No to jakieś tam klasyczne rzeczy. Dobra, z tego co już pamiętam i widziałem, na boisku możemy wygrać sobie w piłkę nożną. Więc mamy tutaj tablicę 0-0, to też pewnie widzieliście już gdzieś tam na mapach. I normalnie możemy sobie działać i chyba jest... Podaj, zobaczcie to, nie? Mamy podaj i mamy też chyba strzał, nie? Tak jest. Elegancko, nie? No i to już możemy podejść i resetować, tak? Resetuj. No więc też fajny pomysł na to, żeby na przykład ten multiku sobie pograć tutaj, bo zobaczcie, będziemy sobie lecieć, wiecie, gramy sobie cyk, 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 szybkie podanie i strzał, nie? Więc fajna sprawa, szkoda, tej trawy też tutaj nie ma takiej lekutkiej, malutkiej, nie? Tej trawy, ale i tak jest okej, nie? Nie no, naprawdę myślę, że to będzie ciekawie. Jeśli zdziała na multiplayer, to super. Super będzie takie coś sobie tutaj się pobawić. Na przykład, nie wiem, z widzami zrobić jakiś meczyk, nie? To też myślę, spoko opcja będzie. Dobra, ale wróćmy się do parku. Bo ponoć w tym parku są te drzewa. To jest placek zabaw. Całkiem ok. Z tego co pamiętam, gdzieś tutaj chyba będzie jakaś znajdźka. Raczej tak mi się wydaje, że powinna być nawet znajdźka. Bo to Giants się robili, więc musi być znajdźka. Czy będzie znajdźka? Nie ma znajdźki. W ogóle... Ciekawa, że ci znaczki wszystkie są poukrywane, nie? Bo oni tak trochę nie do końca to tak pokazywali. Dobra, ale tak, bo to ma być jakieś drzewo, jest ten park, no to tu jest ten park, nie? No tak jest park, to wiadomo, że muszą być też te... to jakiś grill totem czy coś, nie wiem co to jest. Takie słowiańskie religie chyba. No ale ciekawe, gdzie są właśnie te jabłka. No bo tutaj to jest, nie? No to jest ten park, no nie ma innego parku chyba. Nie, no tu jest ten park. Chyba to są te drzewa. Tak, są te drzewa tutaj. Zobaczcie, te brzuski takie te. I one to będą wszystkie w tym załadowane, tak? No dobra, ciekawy pomysł na to jest, naprawdę. I wiecie co, chyba tak z tej mapki to będzie na tyle. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś byłem w jakimś, czy jeszcze nie byłem w jakimś miejscu. Przetwórnia ziemniaków, tu jeszcze mamy, okej. Przetwórnia ziemniaków. No, typowy duży zakład na ziemniaczki. Całkiem ok. Poka siatkę.
O Jezu, elegancka siatka, nie? Tak mi nasz pokoju właśnie trzeba było. Elegancką siateczkę zrobili tej giancy. Naprawdę spoko. A właśnie, czy tu w ogóle się znajdziemy może jeszcze jakąś kolejną gospodarkę? Bo w sumie tak szukam i wiecie, i tak ciężko mi jest coś znaleźć, ale to chyba bardziej po landach byśmy mogli poszukać, nie? Bo tu faktycznie gdzieś tam landzik jest. Tak samo tu, czy jakiś tam gospodarz, ale też widzę na polu numer 7 coś takiego znajdziemy. Czy na farmlandzie numer 7. Więc wiecie co, tam się przejdę i zobaczę, bo tam coś jest ciekawego, co mnie trochę interesuje. I chyba się nie mylę. Oczywiście się nie mylę, ludziska, jest to kolejne gospodarstwo. Gospodarstwo numer 3 na mapie. Czy ktoś wam kiedyś pokazał gospodarstwo na mapie? Ja myślę, że nie. No ale elegancko, fajnie. To trochę większa chata już taka. Dalej są te same budynki na starcie, ale to chyba też po to, żeby się rozwijać w jakiś tam sposób, nie? No to już troszeczkę tak bardziej na obrzeżach, ale zobaczcie, mamy 3 farmy na mapie, nie? I też w ogóle spoko zrobili, że jest dostęp teraz, używają teraz tej opcji, że można, wiecie, kupić Celanda i mieć gospo, nie? Także fajna sprawa. Czy coś jeszcze znajdę takiego? Chyba nie, już chyba nie znajdę. Więc tak, gospo to ma prawie hektar, to ma 2 hektary, a to ma ile? 65 arów, nie? No to tak też nie dużo, bo tylko to jest jedno poletko i na którym rośnie rzepaczek sobie. Jezu, tekstura rzepaku oryginalna taka dziwna. Okej, mamy też ten młyn, który też chciałem zobaczyć. On tak się powolutku kręci. Fajny młyn, całkiem ok. Czy to możemy sobie jakoś otwierać? Chyba nie, ale to jest wszystko. Wszystko to, co widzimy, jest ogólnie na budynkach takich grywalnych, nie? Tam akurat wejść nie możemy, dobra, więc to nie jest grywalne. A propos jeszcze budynków, słuchajcie, ja sobie zrobię taki myk, że znajdę sobie jakiś taki w miarę prosty teren. Specjalnie dla was, troszkę tutaj posprawdzam. O, to jest myślę pole idealne. Z tymi buraczkami tutaj. O, też w ogóle kupujemy teren. Tutaj. I tu postawimy sobie budynki, dobra? Myślę, że to będzie z porządku pomysł, bo tego chyba jeszcze wam za bardzo nikt nie pokazywał, więc ja bym chciał wam to pokazać. Mamy odcinka minut 30, także sorry, że taki długi materiał, ale to nie musicie całego oglądać, wiecie, po prostu gdzieś sobie w partach obejrzecie. O, to jest też ciekawa rzecz, bo zawsze Giantsi, kiedy robią pola, to układają je sobie pod tymi polami, malują sobie po prostu ziemię, taką jak teraz widzicie, nie? Troszkę takie to jest, no mi to gdzieś to nie pasuje, ale... To nie jest, wiecie, co tam jestem, żeby ich oceniać, nie? Dobra, powiedzmy, że mamy to ogarnięte, już więcej mi się nie chce zbawić. Zróbmy jeszcze malowanko, trawy. Okej, trawa też tutaj. Malowania są ogólnie na mapie całkiem okej, z tego co widziałem na filmach. Też tak, kurczę, zabrało nam takie trochę to pierwsze wrażenie, co nie? Bo każdy się chciałem pokazać coś po swojemu, a tak naprawdę już jestem trochę uprzedzony do takich rzeczy i do końca też nie wiem. Więc dobra. Budynki. Lecimy po kolei, chyba tu nie ma co zwlekać, więc jeden budyneczek, tutaj drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Okej. Silosy. W silosach chyba bez zmian, dokładnie. Dobudowa silosów bez zmian. W zbiornikach również narzędzia. Emergency pack? Aha, dobra, emergency pack, nieważne. No i domki, jakie doszły nowe domki? No to z premium doszedł nam ten domek. Taki oraz taki, czyli trzy różne hawiry. Okej, okay. No to całkiem okej. Okay. Jeżeli chodzi o produkcję, Prem Expansion. Ja sobie produkcję może postawić w tym miejscu, wiecie? Jest jedna produkcja, czyli to była fabryka beczek, okej. Okay. Aha, bo to jest platinum, przepraszam serdecznie, to jest platinum. Mogę wejść tylko z zielonką. Platinum, platinum, platinum. Mamy premium. Premium jest, okej. Okay. Czyli mamy piekarnię. Okej. Okay. Mamy tutaj mleczarnię, przetwórnię ziemniaków, taka mniejsza, nie? Mniejsza od tamtej, okej. Okay. Fabryka żywności konserwowej, o i to też ciekawe jest, bo mamy teraz soki jeszcze tutaj do roboty. Wytwórnia zupy, no i przędzalnia. Fajna sprawa jest, nie? Dobra, jeszcze odnośnie budynku zaraz do nich przejdziemy, ale tak, produkcja mamy ogarnięte, zwierzęta. W krowach nic, a szkoda, bo krówki naprawdę miały wielki potencjał tutaj. Widzę, że to ogólnie Giants się bardziej poszli w to, żeby robić tam świniaczki. Także mamy też tu właśnie świnki i one są naprawdę konkretnie zrobione. To jest najładniejszy budynek, wydaje mi się, z tego DLC. Naprawdę on mega dobrze wygląda. Owce, kury, mamy też kurniki. Dwa, więc jest jeden i jest ten mniejszy drugi. Ten jest na 20 kurek, ten jest na też 20. To szkoda, że tak mało. Aha, bo to chodzi o sam do budówkę to, nie? Pszczółki brak i inne też brakuje. Ozdoby, jak chodzi o ozdoby, ogrodzenia. Premium, mamy premium. Mamy premium, dobra, więc powstały sobie kilka płotów, tak na strzała. Jest jeden,
Tu jest do niego dorobiona oczywiście jedna furteczka. Okej. No i jeszcze ta dłuższa, nie? Dobrze. Jest taka siateczka, niechaj będzie. Mamy też, aha, to jest ta brama do niej, tej siatki chyba. Tak jest, taka. Fajny taki dźwięk, nie? Kolejny płotek jest taki. Mamy też tutaj ogrodzenie właśnie w ten sposób. I takie ogrodzenie jeszcze jest, dobra. Ojej, to jest mega polskie, nie? To jest kurczę fajne, naprawdę. Nie no, słuchajcie, będzie co budować. Jeżeli ktoś tu się jara takimi rzeczami w tym FS-ie, to naprawdę będzie z czego budować po prostu coś do tego na nasze gospodarstwa, nie? Ej, sporo tych płotów podadawani. Mi się wydaje, że wiecie co, że Rzęcy chyba wiedzą o tym, że Polacy to zawsze chętnie bawią się takie budowania. I takie rzeczy to fajnie podadawali, nie? Ale to jest dziwne ten płot, nie? Taki wiklinowy jakby czy coś. Okej, jest to. Aha, jest po prostu takie coś jeszcze tutaj. To jest chyba takie po prostu ozdobne. Tak. No. Aha, to jest zaraz do tego dołączone. Gdzie zawsze robię takie zestawy tego, nie? Tu już w ogóle fajny betonowy płot i... Wow, no tego tu jest naprawdę narąbane towaru, nie? Spoko, podoba mi się to, że nie ma takich płotów, wiecie, brzydkich i ładnych, tylko są, znaczy, że nie ma samych brzydkich, takich starych, dziadowskich płotów, tylko są różne płoty, nie? Czyli wiecie, możemy pograć troszkę tak na bogato i na wiejsko bardziej. Jezu, o nich, tu jest, ktoś w Giantsie chyba dostał premię za płoty. Albo powiedział, jeżeli zrobi się ten płot, to dostajesz 1000 euro. I chłop, dobra. I narąbał 15 płotów, nie? Nie no, zobaczcie. Ja ciągle to stawiam i ciągle to nie kończy się, nie? Wiesz, mi już miejsca brakuje tutaj. Teren zbyt stromy jest nawet, widzicie? Ja pierdzielę, nie? Naprawdę. Zaimponowali mi, nie? Nie ma co ukrywać. Jest imponowanie u mnie. Aha, tam już jest teren. No dobra, to już nie będę się tam w to bawić. Ale wróćmy dalej do tych ozdób, nie? Bo ja tutaj nie skończyłem jeszcze z tym. Więc ja chcę zacząć się dokończyć. Na czym tu skończyłem? Na tych płotach, nie? To zrobimy sobie teraz po tej stronie. Okej. Okay. To jest bardzo fajna brama, też nie chciałem powiedzieć. Tak trochę płot niebieski. Jezu, jeszcze jest? Ty o nich, patrz co się robi. Oni chyba wszystkie płoty, które tutaj mają na mapie, zrobili jako do postawienia. Czekajcie, muszę zmienić już. Ja pierdziele. Pójdźmy już teraz w tę stronę, nie? Ale chyba tak coraz bardziej bogate te płoty idą, nie? Ależ tak, nie wiem, różnie to wygląda. No dobra. To, wow, niezła brama to jest, nie? Tu już trochę na bogatości widać, że walić biedę, że tak powiem. Okej. Okay. Nie, to są wszystkie płoty z mapy. Jestem przekonany, że oni po prostu wrzucili tutaj do tego, żeby można było sobie pograć, nie? Dobra, podsumujmy, ile to jest płotów. Czy to jest wszystko w ogóle jeszcze? No bo ja wszedłem tylko w ozdoby. Oświetlenie to raczej... Aha, też mamy jakieś premium lampy. Lampy mnie interesują, jaką być szczery, więc sobie odpuszczę. Ale mamy jeszcze takie budynki gospodarcze. To też jest ciekawa rzecz. Więc mamy jeden. Mamy drugi. Mamy tutaj trzeci. O, jakaś myjnia? Mały garaż, okej. Okay. I czwarty. Malowania jakieś są tutaj, to okej, okay, nie? I drzewka. Czy są drzewka? Czy są nowe drzewka? Premium, okej, okay, więc lecimy z drzewami teraz. Może drzewa sobie posadzę, wiecie gdzie? Tutaj w tym miejscu, koło drogi, nie? Więc zróbmy sobie nowe drzewka, o tak. To wiecie co, może to postawimy wam zrobić cięcie, okej? Okay? Dobra, wszystko postawiamy, ogólnie zaszły nam trzy rodzaje drzew. Więc mamy tutaj, z tego co widzę, stare dęby. Takie właśnie, tak one się prezentują, jest ich właśnie tyle rodzajów, więc 1, 2 i 3. Takie o, okej. Okay. Do tego mamy też buki i to są buki różne, bo mamy też takie młody, jakieś są młode buki, są po prostu stary, średni buk, duży buk i stary buk, nie? Także tak to wygląda. Okej, okay, mamy buki i też mamy tutaj coś takiego jak osika. Oj, jest jabłonka nawet tutaj malutka. To jest jabłonka? Są jabłonki, sadzonki osiki. Młoda osika, mała osika, średnia osika, duża osika. Stara osika 1 i stara osika 2. Są dwa warianty, jak zrobiłem tego. Okej, okay, ja w ogóle myślałem, że to będzie bardziej na zasadzie nie osiki, a może brzozy, ale to jest osika. Okej, okay. No w każdym razie drzewka naprawdę się prezentują w porządku. Te buki są kurde kozak, nie?
Fajne. To jest taka trochę alternatywa dla tych, wiecie, których? Drzewek tych amerykańskich, ja nie wiem, czy wam pokażę. Ale... O! Dla tego orzeźnika, nie? Zobaczcie. Tylko one są troszeczkę... No, co nie? Zobaczcie, że bardzo podobne są jednak. Jakby tak je porównać jeden do jeden, to... No, może trochę Bóg jest... Ma jakby ten... To przestrzeń między koroną, a... Znaczy drzewami, a ziemią większą, nie? Bo to jest tak... dopiero później to się robi, taka duża przestrzeń. Ale okej. Więc spoko. Zobaczmy teraz te płoty. No, płotki pod... Płoteczkami, elegancko tutaj to wygląda. To jest też fajny płotek, nie? Całkiem git. Może wiecie sobie, że tak nie łączę tego oświetlenia paskudnego, bo tak nie będzie sobie targu się bawić. To pójdziemy sobie od końca, nie? Zresztą bardziej tak, no, źle te płoty ogólnie postawiłem. Okej. Okay. Fajnie to jest. Kurczę, no nie, no jest to naprawdę w porządku. Ten płotek jest taki drewniany, typowy. To też w ogóle jest taka... Taka biedna siateczka. Okej, okay, szkoda, że nie ma tutaj żadnych animacji, ale rozumiem, że tak chcieli zrobić sobie po prostu, więc okej, okay, niech będzie. Płot całkiem spoczko. Tutaj też mamy fajną siateczkę. Tu ten płot chyba z gospodarstwa, który był. I tu jest ten właściwie wiklinowy, też ciekawy pomysł na to. Tutaj wykorzystany jest. Myślałem też ogólnie bardziej takie drewniane, ale może być. Ten betonowy płot też jest spoko, PGR-owski takie może być nawet. Tu też fajna... Nie no, jest to... A to jest ten trójkącik zrobiony po prostu? A, to jest jako trójkąt. Dobra, w ten sposób się załatwić sprawę. Kolejne bramy ustawiane. O, to jest w ogóle fajny taki też murek. Tu troszkę taki większy. Ta jest też bardzo ładna. Bardzo ładne ogrodzenie, co nie? No, też takie po polskiemu. Więc ok. I tu też wszystko miałem potwierdzone. Dobra, pójdźmy teraz do garaży. Ale was tutaj zamęczę tym wszystkim. Ale sorki, kurczę, nie mam tego tak straszonego, więc wiecie, chcę to pokazać jak w miarę ładnie. Okej, okay, garaż. No spora hala, nie? Wow, jakie tu te połączenia porobili. No, panie żejancy. Nieźle, nieźle. Fajnie, fajnie to jest. Fajna hala. Jak ja zobaczyłem, mówię, to w ogóle super to wygląda. Teraz tu mamy ten kurniczek, którym już byliśmy, nie? Raczej. Tak, to jest jakiś taki garażyk. A nie, to jest po prostu jakiś to obiekt gospodarczy. Tak, po prostu obiekt gospodarczy i tyle. Tu można wejść? A, nie można, szkoda. Dalej, przechodzimy sobie tutaj w to miejsce i tu mamy już taki garażek, nie? Czyli to jest ten garażek, który stał na statycznych... Na statycznych gospodarstwach. Tak, dokładnie. Okej. Tutaj jeszcze przejdziemy sobie z tej strony i to jest ten chyba kurnik. No, taki ten podstawowy. Wow, że tu ma wejście. Dobrze, spoczko. Sadowy już znamy, więc nie będzie sprawdzać. Ja chcę sprawdzić sobie tutaj na przykład tą chlewnię, bo ta chlewnia ponoć jest kozak. Trochę boksek dla świń, ale... Znaczy jak dla koni, ale taki chlewik jest, okej. Okay. Tu jakieś tam jedzonko, czy coś się tam daje, nie wiem co to jest. Od czego to może być? No ale weźmy sobie też do środka, nie? Nie no, dużo fajnego miejsca jest, naprawdę. I czuć taki jeden styl robiony w tych budynkach, ale to jest bardzo polski budynek, nie? Czuć taką polskość, jak na Giantsów to naprawdę jestem aż w szoku. Więc tą byśmy mieli polatane już nad tym wszystkim. Zobaczmy sobie te kurniki. Aha, czyli to jest ten, który jest na... One są na gospie chyba oba, nie? Chyba tak. Czy tam tego nie ma, ale ten jest trochę większy. Nie wiem, czy tutaj też można... No to jest po prostu tyle, że większe pomieszczenie, tak mi się wydaje. Chyba tu nic za bardzo nie ma. Też jestem ciekaw, co na przykład takie pomieszczenie można trzymać, nie? Ciężko powiedzieć. Ale widzę, że to elektryka to jest porobana. Taka wystająca elektryka, nie? Dobra, czy ten garaż można otworzyć? O, w końcu jakiś bliska garażek mamy na samochód, nie? Tak, więc otworzymy niestety, ale trudno. Więc fajny garażek. To chyba też się otwiera. O, kłódeczki! Ej, ja tak samo zrobiłem w swoim blaszaku. Też jest taka kłódeczka. Tu fajnie. Spoczko. A, tu jeszcze mamy, jakoś tak się otwiera z tej strony. Też się otwiera? Też się otwiera. Dobra, czyli to jest takie coś. I z tej strony mamy gdzieś jeszcze tutaj taki pojedynczy. W porządku. Tu jest kolejna hala od Meridian chyba, albo coś takiego. No to raczej nie będę się w nią zagłębiać, jakoś tam wygląda całkiem spoko. No i chałupki też mi widzieli wcześniej przy okazji mapek. Tak samo to też sprawdzali chyba wszystko. Tu nie ma za wiele nic do pokazywania. Także po prostu spoko. Tu chyba szyldu nie ma, nie? Nie, tu szyldów nie ma, są zdjęte, bo to są jako produkcje. A nie, jest jednak Dąbrowski, jest piekarny Dąbrowski, dobra.
I cóż, słuchajcie bliska, to chyba będzie tyle z tej prezentacji. Tak na gorąco, na świeżo. Wybaczcie, tak trochę chaotycznie latane to było, ale ja tak zawsze mam, że wchodzę sobie coś i sprawdzam jak głupi. I nie sprawdzam jakby tak po kolei, tylko co mnie zaciekawi. Także dajcie znać, co się w ogóle o tym dodatku, czy wam się on podoba, jak według was się prezentują też te budynki i tak dalej. Czy będziecie grać na dodatku, no i czy będziecie oglądać serię, którą już mogę w sumie zapowiedzieć. Seria będzie nagrywana z tej mapy, już planowałem z kimś od matki, jednak chyba od czerwca, nie? Także będziemy działać ostro. Mam nadzieję, że postaramy się zrobić jakąś dla was fajną serię i będziemy robić na właśnie Zielonce. Tylko nie w tym miejscu, gdzie jest gospodarstwo narodowe, tylko zrobimy sobie własne gospodarstwo, gdzieś tutaj się pobudujemy, także wyczekujcie naszego tutaj jakby powiedzieć gameplayu z tej Zielonki. Trzymajcie się do kolejnych odcinków. Koniecznie napiszcie, co sądzicie o tym dodatku. No i widzimy się na streamie. No, więc cześć, pozdro, na razie, pa, pa.